Towarzystwo Budownictwa Społecznego już planuje przyszłoroczne remonty budynków, którymi zarządza. Przygotowujemy pięć budynków wspólnot do termomodernizacji. To będzie budynek Staszica 26, dwa budynki na Barlickiego 8 i 12. Na jednym jest już wymienione pokrycie dachu, będzie tylko termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń strychowych na mieszkania. I w budynku numer 12 będzie wymiana pokrycia dachu, termomodernizacja i też adaptacja strychów na mieszkania. W planach jest także termomodernizacja budynków przy ulicy Wybickiego 7 i 9. Jeżeli te plany się spełnią, to wszystkie budynki na Wybickiego od strony miasta byłyby już wyremontowane, czyli termomodernizowane z centralnym ogrzewaniem, z ciepłą wodą. Także jakby te budynki od strony miasta byłyby zrobione na gotowo. W wypadku budynku Staszica 26 tam też tylko będzie termomodernizacja, docieplenie dachu, no i takie estetyczne, że tak powiem, roboty. No a ten kończący się rok, trwają jeszcze remonty na ulicy Matejki. Matejki 15 w zasadzie jest zrobione, trwa wykonywanie instalacji. Simirackiego 9, też elewacja jest zrobiona, termomodernizacja wykonana. Trwają prace związane z wymianą instalacji i budową instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody. Ponadto rozpocznie się termomodernizacja budynków 17 i 21 przy ulicy Matejki.